oczywiście pierwsze gratulacje. Przeczytałem książkę tak naprawdę jednym tchem. Czyta się to wspaniale. Tak jak takie moje wrażenie czytania tej książki jest, że tak staraliście się rzeczywiście pokazać się Kulczyka tak bardzo wielowymiarowo, że rozsypaliście puzzle, które staraliście się ułożyć w pewną całość, pokazaliście jak bardzo był różnie odbierany Kulczyk. Dla jednych to była osoba, która była symbolem III Rzeczpospolitej, takiego udanego biznesu, wyjścia później na zachód, próby stworzenia globalnego jakiegoś imperium. Z kolei dla innych jest to osoba takiego ukazująca taki czysty kapitalizm polityczny. I rzeczywiście te wątki i ta jego droga życiowa też przewijają się w waszej książce i one się w różnych momentach różnie ukazują. I dla wielu osób oczywiście to nie może mieć jednoznacznej postawy wobec samego Kulczyka. Natomiast niewątpliwą wartością tej książki jest to, że są zawarte w niej ostatnie publiczne wypowiedzi Jana Kulczyka tuż przed jego śmiercią. Możecie coś powiedzieć, może byśmy od tego zaczęli, jak wam się udało z nim porozmawiać i... No tak, oczywiście. Śmierć Kulczyka była dla nas czymś, złe słowo, niezwykłym, ale nieprawdopodobnym wręcz. I to się właśnie wiązało z tym, że byliśmy w posiadaniu jego wypowiedzi dedykowanych do tej książki. I już wiedzieliśmy od razu, że Jan Kulczyk nigdy się z tymi wypowiedziami nie skonfrontuje, bo ja to liczyłem, że Jan Kulczyk, opowiadając się do książki, zaraz powiem w jaki sposób, bo to pewnie wszystkich interesuje, miał świadomość tego, że te jego słowa wypowiadane do nich będą konfrontowane z bohaterami, o których mówi, tak? Z mojego punktu widzenia te wypowiedzi mają tą dodatkową właśnie wartość, ponieważ wypowiadane były ze świadomością, że to będzie po prostu konfrontowane po wydaniu książki. To jest raz. A jak pytasz, Grzegorzu, jak my te wypowiedzi uzyskaliśmy, no najprostszy sposób z możliwych, aczkolwiek nie najłatwiejszy. Wysłaliśmy do Jana Kulczyka pytania, po jakimś czasie, było mnóstwo pytań, kilkadziesiąt pytań, prawda, to trzy, nie więcej. No, myślę, że trochę więcej. Nawet więcej. I po prostu zaczęliśmy w normalny sposób, jak dziennikarze, negocjować i uzyskaliśmy odpowiedź, że tak, na wiele z nich, na większość z nich de facto, Jan Kulczyk odpowie. Zaczęliśmy je otrzymywać, redagować, komponować w książkę. No problem jest tylko taki, że niestety nie udało się uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania, które byśmy chcieli. I tu pewnie uprzedzę pytanie Grzegorza, ale nie uzyskaliśmy odpowiedzi między innymi na pytania dotyczące rodziny, to znaczy tych takich najbardziej prywatnych, najbardziej pewnie niektórych interesujących też spraw. No cóż, no, myślę, że będzie to też bardzo ciężkie, gdyby ktoś chciał powtórzyć nasz, no może to słowo będzie źle użyte, ale ten nasz wyczyn, to myślę, że będzie miał duży problem. Powiedzę ci słowo, bo rzeczywiście trzeba podkreślić, Kulczyk wyjątkowo dbał o swoją prywatność. Znaczy, to jest naprawdę zaskakujące, jak trudno było uzyskać pewne odpowiedzi dotyczące aspektów prywatnych, także osobistych, rodzinnych, swojego życia. Znaczy nie jednak te kwestie, które można w tej książce przeczytać, jeśli chodzi o jego słowa, to jest konfrontacja z dużą większością tych kontrowersyjnych, wątpliwych, różnego rodzaju historii, które no, jednak wokół jego osoby się pojawiły. To pierwszy raz odnosi się do kwestii chociażby związanych, nie wiem, ze znajomością z Muammarem Kaddafim, czy też do kwestii związanych z niektórymi prywatyzacjami, jeśli chodzi o kulisy. I co ciekawe, on nie ukrywa, że w dużej mierze ten sukces prywatyzacyjny, czy jego sukces biznesowy po 1989 roku, to są doskonałe relacje z politykami. Zresztą jednym chyba z takich kluczowych jego znajomych to był były prezydent Aleksander Kwaśniewski. W tym miejscu bym zrobił małą dygresję, ponieważ osoba prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego bardzo mocno się w tej książce i w jego życiu i w jego historii łączy z kilkoma prywatyzacjami też.
Natomiast najbardziej prezydenta wspominał przy okazji afery Orlenu. I do tego właśnie zmierzam, że kurczę, dobrze, to jest moje wrażenie. Poczekajcie, tylko dokończę, że to jest moje wrażenie, bo tu się mieści jednak w tej formule tego pytania i tej naszej tutaj opowieści, że mam wrażenie, chociaż tego nie jestem pewny, bo nie, ale mam wrażenie, że Jan Kulczyk najdłużej, najsoczyściej i najpełniej był w stanie gadać o aferze Orlenowskiej. To był jego konik, to była jego obsesja, to była jedna jego porażka, taka naprawdę, którą traktował jako porażkę, w której nie zmierzał. Dobrze, do afery Orlenowskiej jeszcze wrócimy, ale to, co dla mnie jest, oprócz tych wypowiedzi ekskluzywnych Kulczyka, ważne w tej książce, to jest pokazanie takiego fundamentu. Bo jak to jest możliwe, że w ciągu 30 niespełna lat człowiek jest w stanie dorobić się kilku miliardów złotych. Kulczyk to tłumaczył, to że trzeba wiedzieć, jak i gdzie się urodzić. Zatem żartował sobie przy okazji, mówił, że od ojca dostał pierwszy milion dolarów. Przy czym z waszej publikacji wynika, że i z tej książki, i z tego obrazu, który się wyłania, wynika, że on, że ten milion dolarów to był taki symbol tylko, a on tak naprawdę otrzymał od ojca ogromny fundament biznesowy. Znaczy Henryk Kulczyk przyjął wszystkie możliwe kontrowersyjne rzeczy po prostu na siebie. To znaczy, jak spojrzymy na listę najbogatszych Polaków, to przekonamy się, że duża część z nich, tych czołowych, musiała samemu na to zapracować. Jan Kulczyk miał ten plus, że miał ojca. Miał ojca, zresztą opisujemy w tej książce kulisy jego relacji zarówno ze służbami polskimi, jak i podejrzeniami jego związków z niemieckim wywiadem. Także ja myślę, że on bardzo dużo jednak Janowi Kulczykowi dał. Dał mu przede wszystkim to, że on do końca nie musiał się wikłać w te relacje. I to był ten handicap, którego nie mieli inni ci, których dzisiaj oglądamy i możemy zobaczyć ich nazwiska na liście 100 najbogatszych Polaków. Co więcej, znaczy, dawał mu ochronę według mnie. Znaczy przede wszystkim... Mówię o latach 80., tak? Bo przede wszystkim chodzi o te chwile 80., znaczy wprowadzał syna pod ochroną swoich interesów, swoich jakby znajomości i swojej pozycji, a pozycja Henryka Kulczyka była no, dosyć mocna. No, Henryk Kulczyk w latach 60., 70. na dużą skalę handlował... Przypomnijmy, że on na dużą skalę swobodnie handlował pomiędzy zamkniętymi granicami, pomiędzy Niemcami, Polską i jeszcze Stanami Zjednoczonymi. I reprezentował tak, duże polskie firmy, tak? I to były już interesy wielomilionowe. On też zresztą szczycił się ogromnymi znajomościami. On miał znajomości w misji dyplomatycznej w Berlinie. Miał paszport dyplomatyczny stały, dzięki czemu nie musiał występować o wizę. Ale jednocześnie ceną było to, że cały czas był na celowniku Służby Bezpieczeństwa i w końcu podpisał zobowiązanie. To jest chyba największa zagadka, to ona jeszcze nie wyjaśniona, najpewniej nie raz, nie dwa ktoś będzie ją badał. Jakie były tak naprawdę te relacje ojca Kulczyka z polskim wywiadem, z polskim SB? Czy on rzeczywiście ich, tak jak wynika to z dokumentów, wodził za nos, tak? Czy rzeczywiście ta służba była tak bezradna, tak beznadziejna, że nie mogła sobie poradzić z facetem, który się wymykał jakby... On się tylko wymykał, ale on sponsorował przecież taki najbardziej nowoczesny, na ówczesne czasy magnetofon, który w pracy operacyjnej bardzo mocno Służbie Bezpieczeństwa się przydawał. Zresztą tak, tu warto podkreślić takie nazwisko słynnego, bądź co bądź generała Pożogi, który był tym, który opiekował się Henrykiem Kulczykiem. No człowiek, który chyba złożył do grobu wiele tajemnic, nie tylko tych na szczytach władzy komunistycznej, ale także tych biznesowych, tego zalążka, który w tym 89-90 roku i kilka lat później się tworzył. Ja tylko jeszcze bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, to jeśli chodzi o Henryka Kulczyka, to on dał jeszcze coś więcej Janowi Kulczykowi. Przede wszystkim niewiele osób o tym wie, myślę, że z tej książki niektórzy mogą się tego dowiedzieć. On miał bardzo dobre relacje z bardzo wpływowymi osobami na szczytach władzy w Niemczech, w ówczesnym RFN. On był powinowacony rodzinnie z jednym z bardzo ważnych doradców ówczesnego ministra sprawiedliwości.
Inny z kolei członek jego rodziny był bardzo wysoko w hierarchii duchownej właśnie w Niemczech. Także te wszystkie relacje później bardzo mocno skutkowały tymi interesami, które mógł robić, czego przykładem jest chociażby Volkswagen i to, w jaki sposób doszedł i udało mu się przekonać centralę w Niemczech do tego, aby właśnie jemu powierzyć w tym okresie zmian, przemian polityczno-ustrojowych, akurat jemu powierzyć tą dilerkę. No i myślę, że ta historia, która jest tutaj opisana, to jest no, bezcenna wiedza na temat tego, jak te losy polityczno-biznesowe splatały się i dlaczego jeden z ówczesnych najważniejszych polityków niemieckich przerwał, znaczy dowiedział się, bo to jest taka anegdotka, dowiedział się o tym, że upada mur berliński podczas negocjacji właśnie dotyczących Volkswagena i przekazania Janowi Kurczykowi tych pełnomocnic. I co ciekawe, później wrócił, prawda, po dniu. Kurczyk w tym momencie upadał mur berliński i kiedy się delegacja niemiecka dogadywała o tym, Rafenowska, która po raz pierwszy od wielu, wielu lat, kilkunastu, kilkudziesięciu przyjechała z oficjalną wizytą na spotkanie z Mazowieckim, no, robiła duże wrażenie. Znaczy, tak chyba było, znaczy, tak było na pewno. On, to Kurczyk na tym spotkaniu w Mariocie, które tu opisujemy, twierdzi, że dobrał Volkswagena. I właśnie to, co mówi Czerek, to był pewien taki nasz problem przy pisaniu tej książki, że wiele z tych rzeczy, o których mówił Jan Kulczyk, odnoszą się do różnego rodzaju kwestii związanych z tymi kluczowymi transakcjami, nie dało się do końca zweryfikować. Ale to wynikało nie z tego, że nie wiem, nam się nie chciało, prawda, tych paru godzin czy dni poświęcić na weryfikację, tylko po prostu ludzie, którzy uczestniczyli w tych transakcjach, o których mówił Jan Kulczyk, często, najczęściej nie chcieli rozmawiać. I myślę, że to był chyba kluczowy problem tej książki, że wiele osób było strasznie zamkniętych, jeśli chodzi o relacje, to znaczy ilość rozmów, które nam się udało przeprowadzić, i tak było ich dużo. No niestety nie tyle, ile chcieliśmy, aczkolwiek myślę, że niektórzy bohaterowie tej książki, którzy przeczytali ją, ja tylko nie wspomnę nazwiska tego miłego pana, który wysłał SMS-a i chyba nie był za mocno zadowolony z tego, jak został w tej książce ujęty, no ale to rozumiem, że nie każdy, kto został w tej książce ujęty, musi być z tego zadowolony. Natomiast trudność też była dodatkowa taka, że rzeczywiście, znaczy my to badaliśmy w sposób szczególny, bo tutaj to taki element, który był pewną linią obrony Jana Kulczyka zawsze, też do spotkania z organowym w Wiedniu. On zawsze powtarzał, że nie wiedział, po co, z kim idzie się spotkać, tak? Że nie miał świadomości, że idzie się spotkać z rosyjskim agentem, który prowadził Olina. Poczekajcie, bo strasznie pędzicie z Volkswagena na... Dokończę kwestię tylko. Że to tylko się wiąże z tym, że sam Kulczyk miał ten taki, nie dar chyba, to wada raczej, kompletnego mieszania nazwisk, mylenia nazwisk, czasami nawet trochę dat, okoliczności. Więc tego niektóre jego opowieści, albo opowieści, które były innym sposobem udzielane, które my otrzymywaliśmy, wybierając materiały do tej książki, też niestety wymagały takiej wręcz takiej kronikarskiej roboty, żeby to wszystko zdekodować i popełnić błędy. No dobra, ale słuchajcie, jesteśmy jeszcze w latach 80., jeszcze zaraz dojdziemy. Kulczyk, Jan Kulczyk na fundamencie, który przygotował mu ojciec, stawia swoje pierwsze kroki w biznesie. Jest rok 82, zgodnie z ówczesnym nazewnictwem tworzy swoją firmę i nazywa ją Interkulpol. Tak się kiedyś firmy nazywało i od razu widać, że to nie był wyłącznie, że ktoś inny mógłby dostać ten milion dolarów i mógłby go zmarnować. On jednak działał z bardzo dużym rozmachem, ponieważ wynajmuje całą fabrykę. Że tutaj właśnie chodziło o to, że on założył tą firmę, bo każdy wtedy, mając jakieś wpływy w służbach i w polityce, mógł taką firmę założyć, tym bardziej pozwalało już na to prawo. Tu bardziej chodziło o to, że Henry Kulczyk był jednym z twórców Interpolkomu, czyli tego całego zrzeszenia firm polonijnych. I myślę, że wpływy w tej organizacji i gigantyczne możliwości, które stwarzał wpływ, kontrola... Jan Kulczyk zostaje wiceprezesem, tak? Dokładnie, ale myślę, że to chyba Czarka ulubiona anegdotka, więc pozwolę Czarkowi opowiedzieć na temat tego, jak udało się tą kontrolę nad tą firmą, znaczy nad tym zrzeszeniem, prawda, całym utrzymać, bo to jest historia, której no, też trudno nam było ją zweryfikować, bo to jest anegdotka, którą opowiadał Jan Kulczyk, ale myślę, że może
być ona bardzo prawdopodobna, jeśli chodzi o to, że może się zdarzyć. Opowiadałem po wielokroć, tak, swoim wszystkim znajomym, którzy mieli okazję z nim rozmawiać w jakichś warunkach takich bardziej towarzyskich, swobodnych, luźnych, więc na pewno to jest opowieść niewymyślona na potrzeby książki. Zgadzają się bohaterowie, czas, miejsce i miejsce akcji. Ja sam z wielkim zdziwieniem, bo ja słyszałem nazwisko, znałem nazwisko pani pułkownik Łukaj, Jadwigi Łukaj, Łukajowej, tak oni wszyscy mówili o nim, pani Jadwiga Łukajowa. Była to rzeczywiście taka osoba, która nawet wśród członków PZPR-u z tamtych czasów nie do końca wszyscy potrafili ją w prosty sposób zdekodować, a była takim znaczącym, tak? Bo szlak bojowy spod Lenino z Jaruzelskim. Pracowała w sztabie Generalnym Wojska Polskiego po wojnie, w połowie lat 70. szefowa SPOE, przyjaźni polsko-radzieckich stowarzyszeń. Najważniejsze było to, że była blisko przyjaciół generalnego. I strasznie osoba wpływowa, taka szara eminencja, była też w Komitecie Centralnym. Jak widać, niestety kobiety miały ogromny wpływ na to, co się miała potwornie, mocną głowę, nikt nie był w stanie jej przepić. No to jest racja tego, że wszyscy podobno się śmieli, że to jest efekt jakby wyrobienia sobie tej zdolności, metabolizowania alkoholu w warunkach frontowych tak bardziej. No i Kulczyk opowiada, że ta Łukajowa właśnie to biuro polityczne ograła. Poprosił, może pomogła, zainterweniowała bezpośrednio. Znaczy on dokonał tego majstersztyku, tak? Nie, Lubelskiego. Zaproponował ją na prezesa tejże organizacji. Znaczy, bo żeby to uporządkować. Przecież nie wszyscy jeszcze książkę przeczytali, więc byłoby to założenie złe. Polsko-Polonijna Izba Przemysłowo-Handlowa, Interpolką, po 2 latach mniej więcej funkcjonowania, no, padła w oko Komitetu Centralnemu, znaczy przestała się podobać. Znaczy, ja podejrzewam, że chodzi raczej o to, że kilku panów z KC chciało po prostu przejąć kontrolę nad tym bardzo dochodowym przedsiębiorstwem, bo to było bardzo dochodowe przedsiębiorstwo wtedy, ponieważ płaciło składki. Tam były wszystkie firmy polonijne, które były zrzeszone, które miały prawo działać w terenie Polski, płacili gigantyczne pieniądze. To była bardzo bogata firma, jak na tamte czasy, która robiła swoje własne sympozja, wyjazdy, seminaria, epatowała bogactwem tak naprawdę. I ja Kulczyk opowiada, że 2 lata mniej więcej po tym, jak ta izba zaczęła działać w poszukiwaniu dewiz na sfinansowanie naszych problemów perelowskich, no, powstał plan, żeby ją po prostu zniszczyć, tak, przejąć, znaczy przejąć. I wtedy Kulczyk wpada na pomysł, jak temu przeciwdziałać i przekonuje panią koleżankę, przyjaciółkę generała Jaruzelskiego, żeby ona zajęła miejsce prezesa tej izby i w ten sposób tą izbę polonusów zrzeszonych ocalić. No, po prostu może to... Ale na pewno był to facet strasznie sprytny, cwany. Znaczy, to znowu wrażliwie, tak, oczywiście, że jest tylko sprytny i cwany, tak? Znaczy, potrafił wyobrażać sobie sytuację i aranżować różne sytuacje i wychodzić z różnych opresji. Znaczy, tak? Potrafił docierać do ludzi, którzy otwierali drzwi. To jest bardzo ważne. Między te drzwi i bardzo... potrafi to wszystko wykorzystać, potrafi wykorzystać te otwarte drzwi, potrafi bardzo dobrze dojść, nie tylko do polityków, bo prawda jest taka, że w dużej mierze Jan Kulczyk cieszył się ogromnym szacunkiem i radością wśród sekretarek wielu ministrów z początku lat 90., a wszystko dlatego, że potrafił sprezentować im bardzo dobre perfumy, przynieść kwiaty, zawsze pamiętał o różnego rodzaju okazjach, a co za tym idzie, gdy dzwonił do danego ministra, do sekretariatu, nie było możliwości, żeby nie został połączony. Także on po prostu potrafi wykorzystywać te możliwości i tutaj myślę, że w dużej mierze to połączenie tej tarczy, którą zbudował wokół niego Henryk Kulczyk z tym cwaniactwem i z tym jednak mimo wszystko talentem do zjednywania sobie wpływowych polityków i urzędników państwowych, no doprowadziło do tego, o co pytałeś, czyli że zgromadził tak gigantyczny majątek. No i też rzeczywiście ta znajomość, bo Jan Kulczyk do podstawówki chodził przecież z Mieciem, który później był Mieczysławem Wachowskim, w szkole średniej był z Hanną Suchowską, tak? Czy to Hanną Suchowską na studia. Andrzej Malinowski, Szkoła średnia. Tak?
cała masa nazwisk, które on poznał. Czempiński. Czempiński, tak. Poznał. I cała masa osób, które on poznał i które też mu otwierały drzwi, plus kontakty, które dostał od ojca. Znaczy, tutaj jest ciekawa historia, bo z jednej strony wszyscy kojarzyli Jana Kulczyka, no jednak z tym wpływowym biznesmenem PRL-u, a tu, gdy doszło do zmiany, okazało się, że Lech Wałęsa został prezydentem, a on, co ciekawe, stawiał i finansował wówczas Tadeusza Mazowieckiego, okazało się, że ma otwarte drzwi. Okazało się, że ma otwarte drzwi do kancelarii Lecha Wałęsy. Mało tego, on wielokrotnie no, poprzez swojego kolegę, czyli Mieczysława Wachowskiego, załatwiał różnego rodzaju sprawy, a też nie zapominał o nim jako, zresztą Wachowski jako znany fan żużla, to on właśnie przekonał Jana Kulczyka do zasponsorowania takiego wówczas młodego, perspektywicznego żużlowca Tomasza Koloba. Także tam tych relacji i takich ukłonów w stronę ludzi, którzy mogli mu bardzo wiele pomóc w jego biznesie, było wiele. On myślę, że wiedział, gdzie zainwestować, a gdzie tych pieniędzy nie marnotrawić. Mam taką relację, że niekoniecznie kochał do Żużeta, ale jak trzeba było się pokazać na Żużu razem z Misie Wachowskim, no to całą godzinę... trzeba było wyłożyć pieniądze, to dokładnie. To były takie inwestycje w swoje własne biznes tak naprawdę, które potem procentowało. No i Kulczyk już wtedy był rzeczywiście bardzo bogatym człowiekiem. Postanowił... No był bogatym, tak był bogatym, to nie tak bogatym jak po fuzji browarów, tak? No właśnie, tutaj pierwsze kontrowersje pojawiają się w momencie, kiedy on... Wydaje nam się, że przy Volkswagenie na przykład w pewnym momencie, wtedy kiedy zaczął szukać wspólnika, czyli Pona z Holandii, to miał kłopoty finansowe, które mogłyby nawet skończyć się bankructwem przez okoliczności. Znaczy właśnie tam przy wielu prywatyzacjach się pojawiały się takie momenty, kiedy nie wiadomo było, czy on rzeczywiście na tę prywatyzację miał pieniądze. Pojawiały się takie momenty, że on dobiera sobie partnerów, którzy ewentualnie mu dają finansowanie. Ale to rzeczywiście, ten, prywatyzacja Lecha, Browarów Wielkopolskich, to był chyba ten jego taki... to był jego pierwszy taki biznes. Jego potężny biznes. Znaczy ja powiem tak, znaczy część rzeczy, o których tutaj piszemy, niestety nie mogliśmy napisać inaczej, z bardzo prostego powodu. W archiwum Ministerstwa Skarbu, gdzie są zgromadzone teczki z dokumentami dotyczącymi poszczególnych prywatyzacji, przez wiele lat, jak się okazuje, nie było żadnej praktycznie ewidencji. Gdy wystąpiłem o te dokumenty, okazało się, że te teczki, a jest ich naprawdę, to są jakieś tysiące teczek, one są po prostu nieopisane. I mam małą satysfakcję, że włożyłem mały wkład w to, że wreszcie zaczęto je ewidencjonować. Bo to, co zginęło z tych dokumentów, chociażby jeśli chodzi o kwestie związane z browarami, no to jest już kwestia nie do odtworzenia. Wielu dokumentów po prostu brakuje. Z jakiego powodu one poginęły, no trudno powiedzieć, tylko że te materiały, które tam są, one często służą potem do śledztw, czy chociażby do śledztwa prywatyzacyjnego prowadzonego przez prokuraturę apelacyjną w Katowicach, gdzie zarzuty ma między innymi generał Czempiński. I problem polega na tym, że nawet jeśli okazuje się, że mogło dojść do jakiegoś przestępstwa i jeśli, zakładając, nie doszło do przedawnienia, no to problem polega na tym, że często brakuje dowodów czy dokumentów, które tam powinny się znajdować, bo ktoś po prostu je wyniósł. Zresztą, co ciekawe, w tej książce znajdują się dokumenty, których nie ma w Ministerstwie Skarbu. Ja szukałem dokumentów dotyczących telekomunikacji polskiej i okazało się, że tych dokumentów, które szukałem, w Ministerstwie Skarbu nie ma. I jak się okazało, odnalazłem je w innym źródle, o którym tutaj nie chciałbym szeroko mówić, albo wręcz w ogóle, ale mogę tylko powiedzieć, że odnalazły się na dachu, na poddaszu pewnego pana, lekko zamoczone, z oryginalnym podpisem Bronisława Komorowskiego.